Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, widząc bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z gry Call of Duty Modern Warfare 2019, czyli 2019 roku gierka. W końcu do niej siadam. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka i lubicie dyskutować o religii, to zapraszam. Jeżeli nie, to nie wchodźcie tam lepiej. A tymczasem przejdźmy do gry i myślę, że tym razem skupimy się trochę bardziej na grze, bo chciałbym mniej więcej wiedzieć w ogóle, co się w tej gierce dzieje. Jak na razie nie wiem nic. Pojawił się Price ogólnie jako Amerykanie. Mamy wsparcie ze strony USB coś tam Kanu, jakiegoś takiego fikcyjnego państwa. Walczymy z Rosjanami chyba, czy coś tego typu, ale z drugiej strony później jak coś inni z Al-Kalalajdy nam przeszkadzają. To jest brak nazw, które kojarzę, powoduje, że po prostu nie do końca kumam tak naprawdę fabularnie, o co chodzi. Te nazwy mi się w ogóle nie kojarzą, te Al-Kaida jakieś tu... Oh, straszne. Go right. There's a cabinet at the end of the hall. Oh my God. Ja pierdzie, żeby nie zobaczył jej. Pillar. Where is he? Where is the wolf? Nie, teraz nie może przejść, na pewno nie. I don't know. They're going to find me. Don't lie to me. The wolf is here. Tell me where. Kurwa. I'm just an analyst. Tam jakby poszli trochę bardziej. There's a cart near the bookshelves. Go now. In my country. Other end. Dobra. Hide near that body. No, wait, please. You don't want me to come to your country and take your people. Go to that cart. But. Będzie on będzie szedł? Tędy idzie. They're killing me. Dobra. Other side of the desk. Go. Ja pierdziele, ale było blisko. Go to the door. Dobra. Go to the hallway, now. Oh my God. Continue down the hallway. Jak na razie mamy dobrze, no, jest okej. Chciałem się też jeszcze poruszyć jakiś taki temat poboczny, żeby trochę podyskutować sobie. Ale kurczę, boję się, że będzie zbyt kontrowersyjnie. Ja mam dosyć takie opinie. Może nie chciałbym się tutaj stawiać w jakiejś sytuacji wyjątkowej osoby, czy coś, że oho, ja mam takie kontrowersyjne opinie. Może po prostu często spotykam się z tym, że moje opinie się nie pokrywają z opiniami innych ludzi i to nie stawia mnie w sytuacji lepszego człowieka, tylko stawia mnie w sytuacji człowieka, który często jest krytykowany. Don't scream, Stacy. Don't move. Yeah. I want to go home. We'll get you there, Stacy. You're almost out. He's gone. Go to that cubicle now. Down the line, next one. Chyba nie wiem, czy to jest dobre miejsce, żeby aż tak daleko pójść. All right, next cubicle. Go. Tego się zauważy, czy nie zauważy? Next cubicle, move. Kurde. Hug the wall. Okay, I'm going. Oh, fucking. Go back. Oh, kur... Dlaczego akurat tam poszedł? We'll get you there, Stacy. You're almost out. He's gone. Dobra, gdzie ona jest? Go to that cubicle, now! Down the line, next one. Nie, aż tak daleko nie. O kurwa, gdzie słabo. O! A nie, jednak dobrze. To się stało. I wracając do tej opinii, tak trochę zastanawiałem się nad tym, jakby to ugryźć. Next cubicle, go! O kurwa. Niefortunnie.
Nie myślałem sobie o tym, jakiś, może jakiś temat, temacik poruszyć, może coś interesującego by się przydało pomówić. Ale myślę, że czasami trzeba uważać. Szczególnie, że kiedy się rozmawia się face to face, to niektórym ludziom potrafi mocno odbić. Zresztą po ostatnim odcinku powinien się trochę zauważyć, że no wbrew to, co mówię, czasami jest tak, że nawet czasami niezależnie od tego, czy rozmawiam face to face, czy nie, czasami ludziom potrafi odbić trochę i przesadzić. Przesadzić mogą z tym. Dlaczego go What the fuck? To się nie spodziewałem. Więc czasami nawet face to face bywa ciężko. Stąd wolę zachować ostrożność. Chociaż wiadomo, że jak się rozmawia mimo wszystko, może niekoniecznie właśnie twarzą w twarz, a po prostu nawet przez jakiś komunikator, to ktoś rozmawiający ze mną może mi dać trochę więcej perspektywy do porozmawiania, bo kiedy ja sam mówię, prowadzę jakiś taki monolog, to czasami pewne rzeczy mogą być niezasadnie wyjaśnione, które rzeczy mogę powiedzieć tak dosyć skrótowo i przez to naciągnąć trochę faktów. Co mi warto słyszeć po prostu inną opinię, nawet jeżeli się z nim nie zgadzamy, tylko po to, żeby jakieś tam głębsze pole widzenia znaleźć w tym wszystkim. Dobra, kolejna kamera. O kurwa, ten gdzie chodzi? Oh no. O Jezu. Fuck. Szybko. Get to that shredder. Okay. There's a guard blocking the exit. You'll have to distract him. What do I need to do? Mi się wydaje, że musisz włączyć skaner. Now turn it on. Other side now. Hug the wall. Get to the exit. Run. Do się? Come back. Who is it? What the fuck? Get her out. Sergeant, we got her. Let's regroup in the parking lot. Roger that, boss. All stations dispatch. The embassy has fallen. Marines are setting up a rally point at the ambassador residence. This is Captain Price, SAS. We're working our way to you. Roger that, Captain. My Marines will keep an eye out for you. Wolę teraz, od kiedy przełączyliśmy na język angielski, zagra tak nabrała rumieńców. Ja pierdzielę, jaki ten polski dubbing jest beznadziejny. Nie, ale żeby nie było, że teraz wychodzę z perspektywy osoby, która nie lubi polskiego dubbingu. I wcale tak nie jest. O ile nie lubię często polskiego... Chciałem powiedzieć polskiej kultury, ale to nieprawda. Sami nie lubię po prostu polskich filmów niektórych, bo są mega sztampowe, nie lubię polskich kabaretów. Polskie książki też czasami potrafią mnie zmęczyć, ale nie powiedziałbym, że to przez to, że są polskie, tylko po prostu tematy, które czasami poruszają polscy autorzy, w ogóle do mnie nie trafiają. Czasami nawet zazwyczaj lubię bardziej zagraniczne twory. O, pierdziel, ale głośno. Natomiast to chyba normalne, że niektóre po prostu rzeczy mi pasują, niektóre mi nie pasują. Natomiast dubbingi uwielbiam polskie, ponieważ jak się gra i szczególnie kiedy się komentuje, jak ja to robię, to po prostu rozumienie wszystkiego od razu jest mega przyjemne, bo o ile się nie skupię, no to ja nie rozumiem cały czas, co mówią do mnie po angielsku. Wiem, że być może wynika z tego, że się nie douczyłem jeszcze angielskiego. No ale mimo wszystko definitywnie dużo bardziej preferuję, jak mówią... Hej, what the fuck? Wolę, jak mówią po prostu po polsku i wtedy słyszę wszystko idealnie, ale no, kiedy oni mówią w taki sposób, że jakaś babka perfidnie mówi po arabsku, po rosyjsku, takim akcentem, który nie jest angielski, nie jest polski, no to oni zamiast to przetłumaczyć, to oni mówią normalnie, tak po prostu kurwa casuali, jakby się nic nie stało. I to jest złe podejście. Według mnie, kiedy tłumaczymy język angielski na polski,
to jakby stawiamy sytuację w ten sposób, że oni... Ja nawet powiem więcej. Oni powinni mówić po polsku z angielskim akcentem. To byłoby zajebiste. Znaczy, pewnie kwestia do sprawdzenia, nie? No bo też zależy, jak to brzmi, nie? Jeżeli nie, jeżeli angielski akcent z językiem polskim by się gryzł, bo to jest możliwe, no bo wiadomo, że wiele zależy od głosu, wiele zależy od tego, jaka jest tutaj stylizacja. I no być może by nie pasowało, więc jeżeli nie akcent angielski, który według mnie mógłby pasować nieźle, no to stawiamy w sytuacji takiej, że oni mówią po prostu po polsku, że angielski jakby zmieniamy na polski, ale każdy inny język pozostaje taki sam. Więc jeżeli ktoś mówi po turecku, no to dalej mówi tutaj z akcentem tureckim. A tak to wychodzi na to, że oni po prostu casuali, no czarna Polka, Anglik, Polak, wszyscy po prostu z Polski, to jest jakaś paranoja kompletna. Aż nie mówię o tym, że oni tak mówili, jakby w życiu nie widzieli nawet ani kawałka tej gry, żeby nie wiedzieli, co, do jakiej sytuacji oni mają mówić. Jestem Kylem czy Alexem? Kurwa, nie mam pojęcia. No i teraz... Szypał. Nothing out there, sir. They'll be back. They'll come from the other side. How do you know? Because I would. She's right. Reposition across the roof. Now. Dig in. I want a line of sight across that field. Check 12, Cafe. Multiple military age males. Unarmed. Stay with them. Two more. Lotta. They're messengers. Look at our way. No bueno. Track him. On it. Something's got him spooked. Check right. Two more. They're bugging out. This ain't right. We got more unknowns far into the field probing. Teraz będą w nas zapierdalać na pewno. Midfield, 11 o'clock. Where? Negative, just the wind. Hold your mind. They're watching us, Captain. Another word. Take your fire. Yes, sir. They're targeting the lights. Clear to engage. Okay, quiet. Eyes on the grass. Launch a flare. We'll pick them off in the light. Illumination rounds. Jezu, jaki klimat jest tutaj. Sergeant, fire a flare from the launcher on the roof. Fire in the hole. Got movers back in the field. Engage! Engage! Jezu, udało im się tutaj. Udało mi się tutaj naprawdę pokazać ten element wojny. Shit! Keep your head down. A jeszcze jedna flara. Jeszcze jedną flarę? Dawaj, lecimy.
It's not over. There'll be more. Give me a round count. Getting low. About half. Almost out. Check your shots. Make them count. Truck's moving south, far into the field. Copy. Probably get the fuck out of Dodge. They're repositioning. Pierdolę. No idziesz mają. O. Dajcie mi spokój z tą moździerzą. Okej, wracam. Nie, na Rambo wjechać nie udało się. Mój autosave jest naprawdę poza budynkiem. Będzie ciężko. Osłaniałem trochę z tyłu, ale tu wbiegłem na pełnej. Oh fuck, znowu tutaj? No. Ej, teraz mnie w ogóle nie trafili. Nice. A, cię granata, zjedzcie tu. Bojówkarzy jest więcej niż, kurde, ustawa przewiduje. All stations. No movement in the field. Go black. Wow. Flashback. What's nice. The security? Roger. Let's come off and get up inside, sir. Ale planowałem trochę, żeby może porozmawiać bardziej o temacie jakimś wojennym, wiecie, tak się wczuć ten temat wojny. A tak uświadomiłem sobie, że o ile jak gram w strzelanki, a gram w nie bardzo rzadko, to jakby czuję ten klimat, czuję, że to jest ciekawe, ale za cholerę nie powiedziałbym, że znam się na tych takich wojennych tematach. No kompletnie nie wiem, jak to działa. Ja nawet nigdy nie rozumiem, po cholerę oni ze sobą walczą. Jaki jest tego cel? Ja w ogóle jestem wbrew jakimś takim może pozorom, nie wiem, czy są takie pozory, ale ogólnie jestem totalnym pacyfistą i nienawidzę broni, wojen, jakichkolwiek narzędzi, które mogą zabić kompletnie. Nigdy z tego nie korzystam i nawet jakbym musiał mieć pozwolenie na broń, no to wolałbym tego nie robić.
We should roll up the wolf and go off the X. Negative. We defend this position. We live to fight another day. Cut bait? We may have to. Bravo, we need that drone, eh? Rog, on my way. Roof, now! This way. Co za mnie Jedi, kurde, mamy? Jaguar is back in the AO, ready to start. Rifle. Flash. Hell yeah! Tug him up. We're clear. Copy, missile inbound. Negative effect. East side. Bravo. Jaguar is ready for tasking. Mark a target. Unknown vehicle across the field. A civilian? What's another target? No problem. He's headed our way. Beam is up. Send it. Missile out. Weapon car. Mogę cywilne samoloty zniszczyć. You've got enemies inbound from the east. Over. Solid copy. Target it with the green beam. Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi, że jeżeli to był cywilny samochód i ci ludzie byli niewinni, co ich tutaj zabiłem, to mam wrażenie, że to jest ich wina. Ponieważ oni z daleka widzieli, że ktoś napierdala rakietami i jechali samochodem. Serio? Kurwa, zachowujcie się normalnie, schowajcie się pod, kurwa, nie wiem, budynkiem w piwnicy i czekajcie, kurwa, aż zginą wszyscy albo nie. Nie oszukujmy się, nie zgrywajmy z ciebie, kurwa, Rambo. Jeżdżą samochodzikiem i będą się jeszcze dziwić, że ich zamordowałem. No, o tym nie tyle nie trafiłem, niepotrzebnie. Rzucałem daleko. Impact. Rifle. Jest, to jest najlepsza broń świata. Jaguar reloading for re-attack, stand by. Chcecie się bić? Pozdrawiam. Jaguar is back in the AO. Peace! What's another target? Negative impact. No go, 2-6, that's too close to friendlies. Blisko naszych. Czyli swoich nie może zabić jeszcze. Nie musiałem sprawdzić. Go strzelają. Negative effect. 06, Jaguar 4-1 is bingo fuel. Egressing at this time. Roger 4-1, thanks for the assist. What does this mean? He's out of gas. We're on our own again. Focus up. Up in the building. Czy gdzieś? No shot. We gotta take him out. I'll go. Not allowed. Garrett, go with Adir. Take out that water team and get your ass back here. We'll cover you from here. Jeez. Green, back him up. What did you say, spokój? That's the money about fun. Podoba mi się to, że ta broń jest taka silna i nie muszę 15 razy strzelać do nich. Rzeczywiście, jedna kulka potrafi nawet ich złożyć. Brzmi to jak prawdziwe życie.
Uaa, flashback za późno. Chciałem scenę jak z Call of Duty, na no to jak z Counter-Strike'a zrobić. Flashback za siebie i wbiegam. Spoiler, nie da się tak. Dobra, może się da, ale mi nie wyszło. Podoba mi się to, że w Counter-Strike'u była opcja rzucenia granata lekko. Tutaj to widzę, że on cały czas rzuca tak mocno strasznie, ale tak na maksa się da, przed siebie. Tak jakby flashbang zabijał, nie? Przecież się pcham za bardzo w środek. Dobra. Ja kompletnie nie widzę, gdzie oni są. Dajcie mnie spokój. Nawet. Bo te cytaty pośmiertne, które się pojawiają na ekranie, to są prawdziwe cytaty, tak? Czy oni sobie powymyślali to, bo pamiętam, że to było od pamiętam chyba w Modern Warfare 2 też to było, czy Modern Warfare 1 też takie coś było. Nawet słodkie było, tylko że ja nigdy nie mam pojęcia, czy ktoś tak naprawdę powiedział, czy nie. To potrafili sobie Allah Akbarownie wymyślić na nowo. Czy nie mogli sobie wymyślić też cytatów? Jezu, ile tam jest? Fajne jest to, że w końcu, kiedy on przeładowuje broń, nie muszę lunety odciągać od oka. To miłe. Fajnie, że coś podmieniali. Więc będzie znowu podejdę i się skrypty uruchomi i będzie znowu miliard. Chyba się udało. Skąd on strzela? To był naście próg, bo teraz nie mam pojęcia. Ubierz się jak żołnierz, a nie. The door! It's locked! Push me over the wall. I'll get us inside. Dobra, działam się przez ścianę przerzucić. Podsać. Oh yeah. Oj, Hadir, Hadir.
Oh, jeez. 06, we're at the target building. Moving interior. Gem man. Leżą. Upstairs, go! Na flashbacka się wbił. Jezu, to jest mega wkurzające, te mordowanie powoli ludzi. Się nauczyłem, żeby strzelać od razu pod łóżko. O, budynek czysty, fajnie. Jeszcze nie sprawdziłem wszystkich pokoi, ale widzę, że czysty. No to dobrze. Mogę się też schować pod łóżko? Ja nie mogę. No, nie fair. A Tracy's, man. Wróć do bazy. Jakie kurde bazy? Przecież tam Moździerz tyle napierdzielał, że to chyba nic nie zostało z tej bazy. Weź lodówkę zamknij, bo... Weź zamknij. Ojej. Nie wiem, jakiś tam ray tracing włączyłem, czy coś? Nie wiem, czy to działa, w ogóle nie widzę tych cieni za bardzo. Ale definitywnie wydaje mi się, że dalej świecą się punkty jakieś takie wyimaginowane. Masz cienie? Nie no. Nie. Nie wiem, albo ten ray tracing działa na coś innego niż światło i cienie, albo nie ma w ogóle, nie wiem. Coś tam włączyłem, coś co wymagało RTX, ale... Nie wiem, do czego to jest. Może do jakiejś fizyki się obliczania to się nadaje. Na pewno światła nie są z ray tracingu, bo świecą się po prostu znikąd. Strzeliłem. Chyba, że nasza postać oduszyła się chodzić i celować. Jak ja trafiłem. Myślałem, że to jest losowy cywil, to chciałem po prostu zabić. Byłem złym żołnierzem. He's gone. They breached the wall. Fucking hell. They got him, Captain. We will find him. Hadir, get your team to the crossroads. Bring everything you've got. Yes, sister. What's the plan for her? The wolf is with the butcher. Terrorist cells in the city will hide them. Bravo will clear house to house in search. My people will help you. If they try to escape to the mountains, there is only one road. Tariq al-Mut, the highway of death. The Russians bombed it during the invasion, killing the people trying to escape. There is a village at the crossroads. I sent Hadir and his fighters there to prepare an ambush. Alex and I will join them and take up firing positions above the road, lying in wait. For the wolf.
highway is below us. Adir has reinforcements positioned to ambush the wolf. We're easy prey for the Russians out here. Yes, our window is short. Zaczyna się jak współczesny Skyrim. We'll come to take it back. Is it hold? Let's move. We have to cut the wolf off at the pass. Before the war, this village had families and laughter. Laughter is the best medicine. Tell me a joke. What happens when the CIA goes to sleep? What? They go undercover. Not bad. Probably better in English. You told it in English. Kalian Arab. Harder, man. Hadir took the high ground for us. My father called Hadir Shabal, his little lion. What happened to him? He died, fighting. قوات القتلة الخاصة أدمين سيدتي. أبرنا شو بصير. أليكس, this way. Hadir is waiting for us. I told him to bring everything he's got. Alex, check this out. 338 La Pua, armor piercing at 600 meters. I put it together myself. Please, use it. Solid heater. Protect her with your life. She will do the same for you. Thanks, Adir. Perfect for this distance. I'll spot for you, Alex. We are brothers now. Make me proud, Alex. Look through your scope. Let's get you dialed in. Look for the glinting light near the highway. Gdzie błyszczy światło? Got it. Ali, iltaqi bil baqin. Hadar, ma'allimti. Stay with him and you'll see my team near the road. Yep, I see him. They'll support us when we attack the Al-Qatala convoy. Aya, hittilna hadaf jinb al-bas. Tikrami, bint alam. Entu khwani. Vertical notches adjust for distance. Each one is 200 meters. Tarjahed! Hattemu, tarjir. The target is 400 meters away. Aim two notches above it. Aim two notches above the water jug. Miss. Don't let her scare you, Alex. Aim two notches above the green jug and one notch to the right. Dwie kreski not. Jedna, dwa. The fuck? Hit! She speaks to you, Alex. Jezu, jak ciężko. Let's try another target at a different range. There's a blue house in the distance. Can you see it? Visual on the blue house. There's fruit on the icebox. Yeah, pierdole. Fire was ready. Close. More left. Almost. More. Hit. That's we back, Momtar. I heard that. Yeah, high wind. Pay attention, boys. You should be dialed in now. Remember, use the environment to your advantage. Flags for wind direction, landmarks for distance. Understood. Good. Now, watch the highway for activity. They won't be long now. Nothing but the wind. I got something by that moving oil pump. Just some strays. Keep scanning the road. The wolf will be here soon. Mashi, la tahejmu. They spotted the vehicle. Right side. Could be the wolf or his men. Oh, fucking. We got some company. They're scouts for the wolf. Hold your fire. Wait for a clean shot.
Jak może być clean shot, skoro ja nie potrafię celować tym majstersztykiem? Ali, Shaif on Shi. I'm your arch for Sata. Eyes on the roof, Alex. Oh, bitte. Yep, I see him. 400 meters. Fire when you're ready. Dwie kreski. Do it now. Okay, lower, you're right. 400 meters out, Alex. Good hit. One more. Nice shot. Jeez. Two of the wolf scouts gone. Ali, yalla rua. Hadir is resourceful. He has the Jezu, ty, pamiętam, że w jakimś Sniper Elite czy coś, to była jakaś taka kropka się pojawiała, delikatna, która mi podpowiadała, gdzie mam celować. Tutaj nie bardzo. True. What happens if you don't find it? I have to. Co to jest? Nasi, okej. Mitfajrat Sarat Jazi, Bintalam! Mashi, Antuzru El Ishara. The wolf's men will have to move the truck to pass through. Wait until they're close, then detonate it. O kur... The wolf soldiers are here, Alex. Right side of the highway. Three Alcatala vehicles. I see. Check fire. Let them get in range. Let them ihjum? لا. خليهم يقربوا أكثر. Closer. Go on. Don't be shy. No to dawajcie, dawajcie, atakujemy. They're moving to the track. Hadir. I see them. Get ready, Alex. Detonate the track, Alex. Ashumu! Open fire! They're to the right of the bus. Hit! Kill Alex. Teraz ten wiatr nie ma takiego znaczenia, nie wiem dlaczego. Przestawiać? They're taking cover in the buildings. Good hit! Alex, left side! Oj, oj. Mam tak dużo amunicji. Hadir, pull your team back. We shouldn't back up. Do it. Ali, fall back. Get out of there. It's down. Good hit. No wysadź go. Co za samochód. Fucking, fucking. No, no, no.
Dobra, Hadir, strzelamy do nich, co? Akacz w końcu. O, to jest to. To się jak prawdziwy terrorysta. Gdzie ona jest? Ta obsługa. Aha, już widzę. Alex, there is another Alcatala mortar team. Take them out. Skąd? My sights. Clear. Dobra, skąd teraz? Chryste, jak on jeździ, jak pojebany. I co, dobrze zrobiłem? Nie, dobrze zrobiłem. Skoro nas nie wysadził, to dobrze. Dobrze strzelasz, Alex, no nie powiedziałbym. Start planting IEDs, brother. Hadir and I will reinforce the perimeter, Alex. Get to the east bunker and resupply for the wolf. Uzupełnić zapasy. No dobrze. Jakieś bizony, nie bizony? More explosives, Hadir? Never too much. Same as before. Enemies get close, detonate them. Watch your distance. Alex, Captain Price is calling on the radio. He says it's urgent. Gdzie on jest? Aha, dobra, on nie ma krótkofalówki przy sobie, tylko musi do maszyny iść. Echo 3-1 for actual. Alex, the wolf fled the city. He's headed your way. The Russians are right behind him. Get down! Troops in contact, actual. Stay low! Don't let him see you! Copy. On our way. Stay covered! Those shots came from the highway! Wind shifted. Got him. Good kill, Alex. Alcatala is recovered across the highway. Oh, wow! Że go trafiłem? Okej. Meters, Alex. Hit them. Jezu, wiatr jest taki, że... O Jezu. Jeez. Skąd wiedzieli, że strzelać tam, nie tu? What the fuck? Marco's army will be here soon! Sister, smoke! White smoke on the left! Alex, find a way to stop them! Keep it up, Alex! Już nie może jechać, jak nie ma opon. Keep it up, Alex.
Okej. Ale nie mogę jechać, na szczęście. Jest tu do zastrzelenia? Trzeba jest te sniperki. Kurde, może sniper light bym sobie zainstalował. A co, Rosjanie będą szturmować? Ja pierdolę. Coś czułem, że mnie ktoś trafi jeszcze. Granat! A to granat mnie zabił chyba bardziej dlatego, że byłem pod urażenia, a niekoniecznie... Rzucali we mnie w ogóle. Pomóż. My truck is full of explosives. It's time to use them. Open the tailgate quickly. I'll cover us. Russian gas. Yes. And now we send it back to the Russians. The gas masks are in the bucket. Come quickly. Adir, what is this? Jak ubrać maskę? Fuck, gra mi się wyłączy. No! Kurwa! O no! Gra nienawidzi altabowania. O! Przypał. O no! Dobra. Na tym etapie skończymy w takim razie. Mój błąd. Kliknąłem przycisk Windows i mi włączył się start. No, szkoda. Ale podziało się nieźle. Jezu, ten klimat wojny jest mega, mega dobry. Myślę, że musimy do tego wrócić. Trzymajcie się. Cześć.